Rozdział dziewiąty Muzyka na chwilę urwała się. Na parkiecie słychać było podniesione głosy. Orkiestra zagrała znowu, tym razem głośniej. A jakaś dama w kanarkowo żółtej sukni z fałszywymi diamentami we włosach zaczęła śpiewać. Nastąpiło to, co było do przewidzenia. W tańcu zderzył się członek partii hitlerowskiej z Anglikiem. Jeden zarzucał drugiemu, że go umyślnie potrącił. Kierownik i dwaj kelnerzy, niby Liga Narodów, starali się zajście załagodzić, jednakże bez powodzenia. Orkiestra okazała się mądrzejsza i po prostu zmieniła rytm. Zamiast Foxtrota zagrała tango i dyplomaci musieli się albo zatrzymać i narazić na śmieszność, albo tańczyć dalej. Okazało się jednak, że tango nie należało do mocnych stron Niemca, podczas gdy Anglik z miejsca zmienił takt. Ponieważ wkrótce potem zaczęły ich poszturchiwać inne pary, pozbawieni zasadniczo pretekstu powrócili z błyskiem wściekłości w oczach do swych stolików. Niech się pojedynkują, powiedział Schwarz pogardliwie. Dlaczego ci bohaterzy nie pojedynkują się? Dojechał pan do curichu? Spytałem, uśmiechnął się z lekka. Może pójdziemy stąd? Dokąd? Są tu na pewno jeszcze zwykłe knajpy czynne przez całą noc. Ta wydaje mi się grobem, w którym tańcem i muzyką zagłusza się wojnę? Schwarz zapłacił i zapytał kelnera o jakiś inny lokal. Kelner napisał adres na kartce wydartej z notesu i poinformował, w jakim kierunku mamy się udać. Wyszliśmy i stanęli przed drzwiami, oczarowani urokiem cudownej nocy. Gwiazdy jeszcze świeciły, lecz morze i nadciągający poranek spoczywały już na horyzoncie w pierwszym błękitnym uścisku. Niebo wydawało się wyższe, a zapach soli i kwiatów mocniejszy niż przedtem. Zapowiadał się pogodny dzień. Lizbona za dnia ma w sobie coś naiwnie teatralnego, coś, co urzeka i zniewala. Nocą natomiast jest to miasto z bajki, spadającymi z tarasami ze wszystkimi swymi światłami ku morzu, niby odświętnie ubrana dziewczyna pochylająca się ku swemu ciemnolicemu kochankowi. Staliśmy jakiś czas w milczeniu. Tak wyobrażaliśmy sobie kiedyś życie, prawda? Odezwał się w końcu Szwarc posępnie. Tysiące świateł i ulice prowadzące w nieskończoność. Nie odpowiedziałem. Dla mnie życie to był statek stojący tam, w dole, na kotwicy i odpływający wkrótce nie w nieskończoność, lecz do Ameryki. Przygód zaznałem dosyta. Niby zgniłymi jajami obrzucił nas nimi nieludzki los. Największą z przygód było posiadanie ważnego paszportu, wizy i biletu okrętowego. Dla nas, przymusowych wędrowców, powszedność stała się fantasmagorią, a przygoda plagą. Corich wydał mi się tym, czym panu wydaje się tej nocy Lizbona, powiedział Szwarc. Tam zaczęło się to, co w moim przekonaniu minęło bezpowrotnie. Wiadomo, że czas jest niczym napój śmiertelny, który zabija nas powoli, jak łagodna trucizna. Na początku ożywia nas i pozwala nam wierzyć, że jesteśmy niemal nieśmiertelni. Ale oto kropla do kropli, dzień za dniem. Każda kropla z każdym dniem zmienia się w coraz mocniejszy jad, który sączy się do naszej krwi, zatruwając ją coraz bardziej. Gdybyśmy chcieli nawet za cenę lat, które nam pozostały jeszcze, przywołać na powrót naszą młodość, na nic by się to nie zdało. Jad czasem zmienia nas nieodwracalnie, ale i zachodzące w nas procesy chemiczne nie są te same. Chyba, że zdarzy się jakiś cud. I cud się zdarzył. Szwarc przystanął i patrzył na mieniące się światła miasta. Chciałem, żeby ta noc zachowała się w moim wspomnieniu jako najszczęśliwsza w życiu, wyszeptał. Jest najokropniejsza. Czy nie sądzi Pan, że wspomnienie może tego dokonać? Powinno przecież. Rzeczy cudowne w naszym życiu nigdy nie posiadają tej pełni, jaką uzyskują we wspomnieniu. Szczęście, jeśli umrze, nie może się przecież zmienić, nie wywołuje rozczarowania, pozostaje zachowując swój pełny kształt. Czy jeżeli teraz, jeszcze raz je przywołam, nie pozostanie ono takim, jakie je widzę? Czy nie powinno istnieć wraz ze mną? Jak długo istnieję? Szwarc zachowywał się prawie jak lunatyk. Gdy stał tak na schodach, w nocy ustępującej już, przed wdzierającym się wszechwładnie przed świtem, mizerny, zapomniany, zrobiło mi się nagle okropnie go żal. To prawda, zauważyłem obojętnie. Istotnie, skąd możemy wiedzieć, czy i w jakim stopniu jesteśmy szczęśliwi, jak długo nie wiemy, co zostaje i w jaki sposób zostaje? Zdając sobie sprawę każdej chwili z tego, że nie jesteśmy w stanie go utrzymać i nawet próbować tego, wyszeptał Szwarc, jeśli więc nie usiłujemy go przytrzymać? I ująć naszymi rękami, i naszymi prostackimi chwytami, czy nie pozostaje ono wówczas bez obawy gdzieś, za naszymi oczami? I czy nie żyje tam dalej, dopóki żyją oczy? Szwarc wciąż jeszcze spoglądał w dół na miasto. Tam gdzie stała jadłowa trumna, i znajdował się zakotwiczony statek. Przed chwilą zdawało mi się, że zamiast jego twarzy. Widzę skamieniałe w przerażającym bólu poszczególne jej części. Potem życie przywróciło jej znowu normalny wygląd. Usta nie robiły wrażenia rozwartej czeluści. Oczy utraciły swój zastygły, martwy obraz. Schodziliśmy dalej w kierunku portu. Niech mi pan powie odezwał się po chwili kim my jesteśmy? kim jest pan? Ja? Kim są inni i kim byli ci, których już nie ma? Co jest prawdziwe? Odbicie w lustrze, czy istota, która przed nim stoi? Żyjący czy wspomnienie? Obraz pozbawiony bólu? Czy stopiliśmy się w jedno, zmarła i ja? A może dopiero teraz jest ona w całości moją, w tej rozpaczliwej alchemii? Z której udziela mi już tylko odpowiedzi wtedy, kiedy zechcę, i takiej, jakiej zechcę, nawiedzając mnie, lecz tylko w fosforyzującej małej cząstce, tu, w czaszce? A może, mimo że ją utraciłem, tracę ją stopniowo nadal każdej chwili, ponieważ zwolna, z każdą sekundą coraz bardziej wygasają wspomnienia? Panie, ja ją muszę zatrzymać, czy pan tego nie rozumie? Uderzył się w czoło. Doszliśmy do jakiejś ulicy, która długim ciągiem schodów prowadziła ze wzgórza na dół. Poprzedniego dnia obchodzono tu prawdopodobnie jakąś uroczystość. Na żelaznych prętach między domami zwisały girlandy, zwiędłe już i pachnące cmentarzem. Rozciągnięte były też sznury z żarówkami poprzedzielanymi dużymi lampionami o kształtach tulipanów. Wysoko nad nimi, w odstępach mniej więcej dwudziestometrowych, kołysały się pięcioramienne gwiazdy z małych elektrycznych żarówek. Widocznie wszystko to zostało urządzone z powodu procesji lub jednego z wielu świąt religijnych. Teraz ozdoby te wisiały chłodne i bezużyteczne. W rozpoczynającym się poranku i tylko w jednym miejscu na dole, zdawało mi się coś nie dostrajać do całości. Paliła się tam jeszcze jedna gwiazda wyjątkowo ostrym białym światłem, które posiadają lampy wczesnym wieczorem lub rankiem. To tutaj powiedział Szwarc i otworzył drzwi do jakiejś knajpy, w której paliło się jeszcze światło. Zobaczyliśmy idącego naprzeciw krzepkiego, opalonego mężczyznę. Wskazał nam stolik. W niskiej izbie stało kilka beczek i przy jednym ze stolików siedziała kobieta i mężczyzna. Gospodarz nie miał nic prócz wina i zimnej smażonej ryby. Czy zna pan curich? Zwrócił się do mnie szwarc. Tak, czterokrotnie byłem tam aresztowany przez policję. Szwajcaria ma dobre więzienie, o wiele lepsze niż Francja. <laughs> Szczególnie w zimie. Niestety zamykają tam najwyżej na czternaście dni. Potem lokator zostaje usunięty i zabawa z przerzucaniem przez granicę zaczyna się od nowa. – Decyzja, by jawnie przekroczyć granicę, coś we mnie wyzwoliła – powiedział Schwartz. Od tej chwili przestałem się bać. Policjant na ulicy nie wywoływał już we mnie uczucia, że mi serce zamiera. Doznawałem jeszcze tylko łagodnego wstrząsu, lecz wystarczająco silnego, bym w następnej sekundzie mógł jeszcze bardziej odczuwać radość wolności. Skinąłem głową. Wzmożona świadomość życia wobec istniejącego niebezpieczeństwa. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę dopóty, dopóki to niebezpieczeństwo majaczy na horyzoncie, wtrąciłem. Tak pan sądzi? Schwartz spojrzał na mnie jakoś szczególnie. To trwa znacznie dłużej, powiedział. Do chwili, którą nazywamy śmiercią i po niej też. Czy należy mówić o stracie, jeżeli możemy zachować uczucie? Czyż miasto przestaje istnieć, kiedy je opuszczamy? Czy nie istniałoby w panu nawet wówczas, gdyby zostało zniszczone? Alboż ktokolwiek wie, co to jest śmierć? Czy tylko promień światła nie przesuwa się powoli po naszych zmieniających się obliczach? Czy nie otrzymujemy ich zanim przychodzimy na świat? Wcześniej niż wszystko inne oblicze. Które pozostaje po zniszczeniu tamtych, przemijających. Jakiś kot węszył pomiędzy krzesłami. Rzuciłem mu kawałek ryby. Zadarł ogon i odwrócił się. Czy w Curichu spotkał się pan z żoną? spytałem ostrożnie. Spotkałem się z nią w hotelu. Ani śladu skrępowania, wyczekiwania, chęci zadawania cierpień. Które wyczułem w osna wróg. Wszystko to gdzieś znikło, nie istniało. Ujrzałem kobietę, której nie znałem i którą kochałem, z którą łączyła mnie dziewięcioletnia przeszłość i nad którą przeszłość ta nie sprawowała już swojej nieograniczonej, przemożonej władzy. Jad czasu wyparował. Z chwilą, gdy Helena przekroczyła granicę, Przeszłość należała do nas, lecz my już nie należeliśmy do niej. Zamiast przytłaczającego obrazu ubiegłych lat, ujrzałem w niej teraz, niby w lustrze, jedynie odbicie nas samych. Podjęcie decyzji wyrwania się i wykonanie jej odgrodziło nas w sposób rozstrzygający od tego, co było. To, co wydawało się nam niemożliwe, Stało się rzeczywistością. Rozpoczęliśmy nowe życie bez rekwizytów przeszłości. Szwart spojrzał na mnie i znów twarz jego przybrała na chwilę ów dziwny wyraz. I tak to pozostało. Helena podtrzymywała tę iluzję. Ja nie mogłem, szczególnie pod koniec. Wystarczyło mi jednak, że ona się z tym godziła. O to przecież chodziło. Nie wierzy pan. Ja również muszę zdobyć się na to. Przecież dlatego panu opowiadam. Tak, dlatego. Czy zostaliście państwo w curichu? Spytałem. Zabawiliśmy tam tydzień, odpowiedział szwarc, wracając do poprzedniego tonu. Mieszkaliśmy w tym mieście i kraju, jedynym w Europie, gdzie świat jeszcze się nie chwiał. Pieniędzy mieliśmy na kilka miesięcy, a poza tym Helena zabrała za sobą kosztowności, które moglibyśmy sprzedać. Ponadto we Francji były jeszcze rysunki zmarłego szwarca pamiętne lato 1939 roku. Zdawało się, że sam stwórca chciał jeszcze raz pokazać światu czym jest pokój i jaką poniesie stratę dni były po brzegi wypełnione pięknem tego niezwykłego lata. Pięknem, które nam, gdy opuszczaliśmy Zurich, udając się na południe Szwajcarii, nad Lago Maggiore, wydawało się wprost nierealne. Helena otrzymywała od rodziny listy z wezwaniami do powrotu, mimo że nie pozostawiła żadnej wiadomości prócz tej, że udaje się znowu po poradę lekarską do Curichu. Rodzina, dzięki świetnie zorganizowanemu w Szwajcarii systemowi meldunkowemu, odszukała jej adres. Zasypywała ją teraz pytaniami i wymówkami. Mogła jeszcze wrócić. Trzeba było powziąć decyzję. Mieszkaliśmy w tym samym hotelu, ale nie razem. Byliśmy małżeństwem, lecz dokumenty nasze opiewały na różne nazwiska. A ponieważ decydował przede wszystkim papierek, nie było mowy byśmy mogli rzeczywiście żyć razem. Sytuacja była dziwaczna. Niemniej wzmacniała ona uczucie, że czas cofnął się dla nas raz jeszcze. Według jednego prawa byliśmy mężem i żoną. Według innego fakt ten nie istniał. Nowe otoczenie, długotrwała rozłąka, a przede wszystkim Helena, która tak bardzo się zmieniła, odkąd znalazła się tutaj. Wszystko to sprawiało wrażenie stanu jakiejś nieuchwytnej iluzji, a jednocześnie nie bardzo jasnej, konkretnej rzeczywistości, osnutej jeszcze resztkami rozpraszającej się mgły marzenia, które nie było się już w stanie zachować w pamięci. Wówczas nie wiedziałem jeszcze, co jest tego przyczyną. Przyjąłem to jako niespodziewany dar, jako udzielone mi zezwolenie na powtórzenie źle przeżytego fragmentu istnienia i zmienienie go w pełnię życia. Skreta, który bez paszportu przemyca się przez granicę, przedzierżgnąłem się w ptaka nieznającego granic. Któregoś dnia, gdy przyszedłem po Helenę, zastałem u niej jakiegoś pana Krause, którego przedstawiła mi jako kogoś z niemieckiego konsulatu. Przemówiła do mnie, gdym wchodził po francusku. Zostałem przedstawiony jako Monsieur Lenoir. Krause źle ją zrozumiał i spytał mnie w podłej francuszczyźnie, czy nie jestem synem słynnego malarza. Helena roześmiała się. Monsieur Lenoir jest z Genewy, wyjaśniła. Ale mówi też po niemiecku. Z lenuarem łączy go tylko wielki podziw dla artysty. Czy lubi Pan impresjonistów? Zwrócił się do mnie krauze. Posiada nawet własny zbiór, powiedziała Helena. Mam kilka rysunków, odpowiedziałem. Uważanie spadku po zmarłym szwarcu za zbiór wydawało mi się nowym wyskokiem ze strony Heleny ale że jeden z jej wyskoków ustrzegł mnie przed obozem koncentracyjnym włączyłem się do tej gry czy zna pan zbiory oskara reinhardta z Winterszur spytał mnie uprzejmie krause owszem odpowiedziałem reinhardt posiada jednego van Goga, za którego oddałbym miesiąc życia który miesiąc spytała helena Któryś to Wangok? Zainteresował się Krauze. Ogród przy szpitalu wariatów. Krauze uśmiechnął się. Wspaniały obraz. Gość zaczął rozprawiać o innych obrazach. A kiedy wkroczył na teren Louvru nie pozostałem mu dłużny dzięki szkole nieboszczyka szwarca. Zrozumiałem nareszcie taktykę Heleny. Chciała uniknąć tego, bym został rozpoznany jako jej mąż lub emigrant. Konsulaty nie wzdrygały się przed donosami do miejscowych władz policyjnych. Zauważyłem, że Krause usiłował zbadać, co mnie łączy z Heleną. Ona spostrzegłszy to, zanim Krause wystąpił z tego rodzaju pytaniami, wyjaśniła, że mam żonę Lusin i dwoje dzieci. A starsza córka doskonale gra na fortepianie. W trakcie rozmowy oczy Krauzego myszkowały po całym pokoju. Rozmowę wykorzystał, by zaproponować nam serdecznie nowe spotkanie na przykład maleńki lunch w jednej z niewielkich restauracji nad jeziorem. Tak mało spotyka się dziś ludzi, którzy naprawdę znają się na obrazach. Wyraziłem zgodę równie serdecznie. Ale za następnym pobytem w Szwajcarii, to znaczy za około czterech do sześciu tygodni. Zaskoczyło go to. Przepuszczał, że mieszkam w Genewie. Wyjaśniłem, że jestem Genewczykiem, ale że obecnie moim stałym miejscem pobytu jest Belfort. Miasto to, jako że leży we Francji, było poza jego zasięgiem. Przy pożegnaniu, Krause nie omieszkał jednak zakończyć swego przesłuchania pytaniem: Gdzie wobec tego poznaliśmy się z Heleną? Tak rzadko przecież można spotkać na swej drodze sympatycznych ludzi. Helena spojrzała na mnie. U lekarza, panie Kraus, ludzie chorzy są bardzo często sympatyczniejsi od uśmiechnęła się drwiąco: zdrowych bufonów którym nawet w mózgu wyrastają bicepsy zamiast nerwów, Krauze odpowiedział na aluzję wymownym spojrzeniem. Rozumiem, łaskawa pani. Czy według pana już nawet renoir nie jest reprezentantem sztuki zdegenerowanej? Rzuciłem pytanie, by nie zostać zdystansowanym przez helenę. Bo co do Van Gogha nie ma przecież wątpliwości. Nie dla nas znawców odpowiedział krauze spojrzawszy znów na nas tajemniczo wyśliznął się za drzwi po co on tu przyszedł zwróciłem się do heleny szpiclować chciałam cię przestrzec żebyś nie przychodził ale byłeś już w drodze to mój braciszek go nasłał jak ja nienawidzę tego wszystkiego Upiorne ramię gestapo sięgnęło poza granicę, by nam przypomnieć, że nie uszliśmy jeszcze dość daleko. Kraudze zaproponował Helenie, żeby przy okazji wstąpiła do konsulatu. W błahej sprawie chodziło o nową pieczęć w paszporcie, w związku z zezwoleniem na wyjazd. Po prostu przeoczono dopełnienia tej formalności. Powiedział, że takie są nowe przepisy. Wyjaśniła helena. On łże, odrzekłem. Wiedziałbym o tym. Emigranci dowiadują się o czymś takim natychmiast. Jeżeli tam pójdziesz, urządzą cię tak, że zostaniesz bez paszportu. Czy wówczas stałabym się emigrantką tak jak ty? Tak, jeśli odmówisz powrotu. Pozostanę, odpowiedziała. Nie pójdę do konsulatu i nie chcę wracać. Nigdy przedtem nie rozmawialiśmy na ten temat. Zapadła decyzja. Nie odpowiedziałem. Spojrzałem na nią, na niebo i drzewa poza jej plecami. Na wąski, lśniący skrawek jeziora. Było tak wiele światła, że jej twarz wydawała się ciemna. Nie ponosisz za to żadnej odpowiedzialności. Rzekła zniecierpliwiona. Nie namawiałeś mnie do tego i nie masz z tym nic wspólnego. Nawet gdyby ciebie nie było, i tak bym nie powróciła. Wystarczy? Tak, odpowiedziałem zaskoczony i nieco skonsternowany. Ale nie to miałem na myśli. Wiem dobrze, Józefie, pozwól jednak, że nie będziemy więcej o tym mówić. Nigdy. Krauze tu znowu przyjdzie, powiedziałem. Albo ktoś inny. Skinęła głową. Czy nie ma innego południa? Owszem, Tessin Szwajcarski, lokarno, ludziano. Po południu odjechaliśmy. W pięć godzin później siedzieliśmy na piaca w Asconie, przed Lokanda Svizzera, w miejscowości, która nie o pięć, lecz o pięćdziesiąt godzin jazdy była oddalona od Zurichu. Krajobraz włoski, wszędzie pełno turystów. Zdawało się, że nikt tu o niczym innym nie myśli jak o pływaniu, wylegiwaniu się na słońcu i o tym, by jak najwięcej wziąć z życia, dopóki jest to możliwe. Przypomina pan sobie, zwrócił się do mnie szwarc. Tak, odpowiedziałem. Spodziewano się cudu drugiego Monachium, potem trzeciego i tak dalej. Była to mieszanina nadziei i zwątpienia. Czas wstrzymał oddech. Wydawało się, że nic nie rzuca cienia poza mglistym i nierealnym widmem wielkiego zagrożenia. Wyglądało to tak, jak gdyby na jasnym niebie pojawiła się obok słońca olbrzymia średniowieczna kometa. Wszystko się rozprzęgło i wszystko było możliwe. Kiedy wyjechaliście do Francji? spytałem. Szwart skinął głową. Ma pan rację: wszystko inne było przejściowe. Francja była niespokojną ojczyzną ludzi bez ojczyzn. Wszystkie drogi prowadziły w końcu zawsze tam. Po tygodniu Helena otrzymała list od Krause którym domagał się, by niezwłocznie stawiła się w konsulacie w Surichu albo w Ludziano. Sprawa jest bardzo ważna. Należało uciekać. Szwajcaria była za mała i za dobrze zorganizowana. Tutaj można było nas zawsze odszukać. Każdego dnia mogłem wpaść z moim fałszywym paszportem i być wydalonym z kraju. Pojechaliśmy do Ludziano. Tam zgłosiliśmy się w konsulacie, nie niemieckim, lecz francuskim, po wizę. Przypuszczałem, że natkniemy się na trudności, ale wszystko poszło gładko. Otrzymaliśmy wizę turystyczną na rok. Liczyłem, że najwyżej na trzy miesiące. Kiedy pojedziemy? spytałem Helenę. Jutro. Ostatniego wieczora zjedliśmy kolację w ogrodzie Albergio della Posta w Ronco, wiosce, która jak jaskółcze gniazdo wisiała na stoku górskim, wysoko nad jeziorem. Między drzewami połyskiwały światła, po murach skradały się koty, a z tarasu poniżej ogrodu unosił się zapach róż i dzikiego jaśminu. Jezioro i wyspa, na której za czasów rzymskich miała się wznosić świątynia Wenery, spoczywały nieporuszone, a góry natle jasnego nieba były błękitne jak kobalt. Jedliśmy spaghetti i picato popijając do tego wino Nostrano z tych okolic. Wieczór tchnął trudną, niemal nie do zniesienia słodyczą i melancholią. Jaka szkoda, że musimy odjechać? Westchnęła Helena. Zostałabym tu chętnie na całe lato. Jeszcze nie raz tak powiesz. Czy jest coś lepszego niż to, co powiedziałam? Dotychczas mówiłem poważnie coś wręcz odwrotnego. Co? Jaka szkoda, że muszę tu pozostać? Ująłem jej rękę, miała cerę mocno opaloną przez słońce, które potrzebowało na to nie więcej niż dwa dni. Jej oczy wydawały się przez to jaśniejsze. Kocham cię, Heleno, powiedziałem. Kocham cię i te chwile, i to lato, które przeminie, i ten pejzaż, i to pożegnanie. I po raz pierwszy w mym życiu siebie samego, ponieważ we mnie, jak w lustrze, widzę Twoje odbicie. W ten sposób jesteś podwójnie moja. Niech będzie błogosławiony ten wieczór i ta godzina. Niech będzie błogosławione wszystko, wypijmy za to. I bądź błogosławiony za to, że odważyłeś się wreszcie wyznać coś, z powodu czego przedtem zaczerwieniłbyś się ze wstydu. Ja czerwienię się jeszcze, powiedziałem, ale wewnętrznie i nie ze wstydu. Zostaw mi trochę czasu, muszę się przyzwyczaić. Nawet pędrak potrzebuje tego w chwili, gdy po wegetacji w ciemności wydostaje się na światło i spostrzega, że ma skrzydła. Jak szczęśliwi są tutaj ludzie, i jak pachnie dziki Jaśmin. Kelnerka mówi, że tutaj całe lasy są tego pełne. Wypiliśmy wino i wśród wąskich uliczek poszliśmy do góry starym szlakiem prowadzącym do askony. Cmentarz wronko wisiał nad drogą pełen kwiatów i krzyży. Południe, jak uwodziciel, gmatwa myśli, a fantazję przyobleka w szaty królewskie. O wieleż z nią łatwiej obracać się wśród palm i oleandrów a nieźli wśród koszar i butów wojskowych. Niebo, jak ogromny, szumiący sztandar, pochylało się nad nami. Przedkane coraz większą ilością gwiazd. Zdawało się, że jest ono sztandarem rozrastającej się z każdą minutą Ameryki Wszechświata. Daleko w jeziorze połyskiwały ognie kawiarn Ascony, a z doliny powiewał chłodny wiatr. Wróciliśmy do wynajętego przez nas domku. Leżał nad jeziorem i posiadał dwie sypialnie. To czyniło zadość wymogom moralności. Jak długo jeszcze będziemy mogli tak żyć? Spytała Helena. Jeśli będziemy rozsądni rok, a może nawet o pół roku dłużej A jeśli nie będziemy żyć rozsądnie? Powiedziała. Tylko to lato. Żyjmy zatem nierozsądnie szepnęła. Lato jest krótkie. Właśnie zawołała nagle z pasją. Lato jest krótkie, życie jest krótkie, ale co je skraca? Nasza świadomość, że jest krótkie. Czy wie o tym ptak, motyl? Dla nich jest ono wieczne, bo nikt im tego nie mówił. Dlaczego nam to powiedziano? Na to jest wiele odpowiedzi. Daj mi jedną. Staliśmy w ciemnym pokoju, drzwi i okna były otwarte. Życie stałoby się nie do zniesienia, gdyby miało trwać wiecznie. Sądzisz więc, że byłoby nudne, jak życie Boga? Ależ to nieprawda, daj następną. Życie przynosi więcej nieszczęść niż szczęścia. I los wyświadcza nam miłosierdzie, że nie trwa ono wiecznie. Helena jakiś czas milczała. Wszystko to nieprawda, rzekła wreszcie. Tolerujemy ją, ponieważ wiemy, że ani pozostać, ani nic zatrzymać nie możemy i nikt żadnego miłosierdzia nam nie wyświadcza. Wymyśliliśmy ją. Wymyśliliśmy ją, aby mieć jakieś złudzenie. Czyż mimo wszystko nie wierzymy w to? Zapytałem. Ja nie wierzę. I nie masz żadnej nadziei? Nie. Na każdego przychodzi kolej, powiedziała z mocą i cisnęła swoje ubranie na łóżko. Na każdego, również na skazańca z jego nadzieją. Jeśli nawet za pierwszym razem od tego się wykręcił, następnym razem kolej przypadnie na niego. Właśnie na to liczył tylko on. Otóż to, to jest wszystko, co potrafimy, podobnie jak świat, który łudzi się nadzieją, że wojna wybuchnie następnym razem, ale nikt nie jest w stanie temu przeszkodzić. Co do wojny, tak. Co do śmierci, nie. Nie śmiej się, zawołała. Podszedłem do niej. Cofnęła się do tyłu, przez drzwi na zewnątrz. Co się z tobą dzieje, Heleno? spytałem zaniepokojony. Na dworze było jaśniej niż w mieszkaniu. Zobaczyłem, że ma twarz zalaną łzami. Nie odpowiedziała mi. Ja też już nie pytałem dalej upiłam się odpowiedziała wreszcie, czy nie widzisz tego? Nie wypiłam za wiele wina, raczej za mało. Tu jest jeszcze butelka. Postawiłem flaszkę nostrano na kamiennym stole stojącym na łące poza domem i poszedłem do mieszkania po kieliszki. Kiedy wróciłem, Helena schodziła łąką w kierunku jeziora. Nie ruszyłem od razu za nią, nalałem kieliszki do pełna. Wino w bladym odblasku nieba i wody wydawało się czarne. Potem poszedłem wolno przez łąkę w kierunku palm i oleandrów rosnących nad brzegiem. Zaniepokoiłem się nagle o Helenę i odetchnąłem, gdy ją ujrzałem. Stała pochylona nad wodą, pogrążona w dziwnej rezygnacji. Zdawało mi się, że na coś oczekiwała, na czyjeś wołanie lub na coś, co się przed nią wynurzy z jeziora. Przystanąłem cicho w pewnej odległości, nie żeby ją obserwować, lecz żeby jej nie przestraszyć. Po chwili głośno westchnęła i wyprostowała się. Potem weszła do wody, zaczęła pływać, a ja czym prędzej pobiegłem do domu, poręcznik i płaszcz kąpielowy. Potem przysiadłem na jakimś granitowym głazie i czekałem. Widziałem jej głowę z wysoko upiętymi włosami, bardzo małą na rozległej tafli wody i pomyślałem, że była wszystkim, co posiadałem. Najchętniej bym ją zawołał, by zawróciła. Jednocześnie jednak miałem uczucie, że Helena walczy ze sobą o coś, co bliżej nie jest mi znane, że czyni to w tej chwili. Woda była dla niej losem, pytaniem i odpowiedzią. Musi uporać się z tym sama, jak musi każdy. To niewiele, co może w takiej chwili wyświadczyć ktoś drugi. Polega na tym, by być obok i okazać nieco ciepła. Helena zatoczyła łuk, skręciła i popłynęła z powrotem wprost na mnie. Szczęśliwy ujrzałem, że się zbliża. Najpierw jej ciemną głowę na fioletowym tle jeziora a potem całą, wiotką i jasną, wynurzającą się z wody i szybko nadbiegającą ku mnie. Zimno, jakoś nieswojo. Pokojówki opowiadały, że nad jeziorem, pod wyspą, żyje olbrzymi potwór morski. Największymi drapieżnikami w tym jeziorze są stare szczupaki, powiedziałem i owinąłem ją ręcznikiem. Potworów nie ma tu żadnych, są tylko w Niemczech od 1933 roku. Woda w nocy jest zawsze tajemnica. Jeśli przypuszczamy, że istnieją potwory, musi coś w tym być, tłumaczyła Helena. Przecież nie możemy myśleć o czymś, co nie istnieje. To byłoby najprostszym dowodem istnienia Boga. Nie wierzysz w to? Tej nocy jestem gotów uwierzyć we wszystko. Oparła się o mnie, odrzuciła mokry ręcznik, a ja podałem jej płaszcz kąpielowy. Czy wierzysz, że żyjemy kilka razy? Spytała. Tak, odpowiedziałem bez wahania, westchnęła. Dzięki Bogu. Nie mogłabym teraz sprzeczać się z tobą na ten temat. Jestem zmęczona i zmarznięta. Zapomniała się, że to jest górskie jezioro. Miałem, prócz wina, butelkę Grappy. Była to czysta wódka z wytłoczeń winogronowych, coś jak Mars we Francji. Była aromatyczna, mocna, doskonała w takich wypadkach. Poszedłem po nią i nalałem pełny kieliszek. Wypiła powoli. Niechętnie stąd odjeżdżam, powiedziała. Jutro zapomnisz, odrzekłem. Jedziemy do Paryża. Nigdy jeszcze tam nie byłaś. To jest najpiękniejsze miasto świata. Najpiękniejszym miastem świata jest to, w którym czujemy się szczęśliwi. Czy uważasz, że to banalne? He, <laughs> roześmiałem się. Do diabła ze stylistyczną oględnością, zawołałem. Nam wciąż jeszcze brak banałów, zwłaszcza takich. Nalać ci jeszcze? Skinała głową. Sobie również napełniłem szklankę. Siedzieliśmy przy kamiennym stole na łące, dopóki nie zauważyłem, że Helena jest śpiąca. Zaniosłem ją do łóżka, usnęła obok mnie. Patrzyłem przez otwarte drzwi na łąkę, która powoli przybierała barwę niebieską, a potem srebrzystą. Po upływie godziny Helena obudziła się i poszła do kuchni po wodę. Wróciła z listem, który nadszedł, gdy byliśmy w rąko. Leżał prawdopodobnie w jej pokoju. Od Martensa, powiedziała. Przeczytała go i odłożyła. Czy on wie, że jesteś tutaj? Spytałem, przytaknęła ruchem głowy. Wyjaśnił mojej rodzinie, że to on doradził mi ten wyjazd do Szwajcarii w celu przebadania się i że muszę pozostać tu przez kilka tygodni. Czyś się u niego leczyła? Od czasu do czasu. Co to było? Nic szczególnego, powiedziała i schowała list do torebki, nie dając mi go do przeczytania. Skąd masz tę bliznę? Spytałem, wskazując cienką, ledwie widoczną białą rysę, biegnącą wzdłuż brzucha. Zauważyłem ją przedtem, ale teraz na tle opalonej skóry była bardziej widoczna. Taka sobie niewielka operacja nic ważnego Jaka operacja? Taka, o której się nie mówi. Kobiety niekiedy mają coś takiego zgasiła światło. Jak to dobrze, że przyjechałeś po mnie szeptała. Nie mogłam już wytrzymać kochaj mnie, kochaj i nic nie pytaj o nic, nigdy.